Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na MyServer.pl, jesteśmy na trybie RPG i dziś nagramy sobie kolejny odcinek właśnie z tej serii. Jak doskonale pamiętacie, ja mam kamień zagłady w ekwipunku i w końcu mogę go wymienić na przedmiot specjalny za wykonanie questa Tyraela. Tak więc wpiszemy sobie warp otchłań, i wymienimy sobie go na przedmiot. Jaki przedmiot? Prawdopodobnie taki, jak polecaliście. Większość z was, praktycznie wszyscy, głosowaliście na zbroję, która dodaje życia. No i szczerze mówiąc, to był też mój wybór, też tak chciałem wybrać. Czyli to jest właśnie ta zbroja. Ona dodaje 10 HP więcej, czyli 5 serduszek. Tak więc oddajemy. No i bierzemy zbrojkę. No i super, mamy piękną, wspaniałą zbroję o świetnych statystykach. Jedyne, co nam teraz potrzebne, to jest zwój samonaprawy, który już sobie przygotowałem, a dokładnie kupiłem przed chwilą. Zobaczcie, zostało mi jeszcze 150 tysięcy, no 160 tysięcy, ale kupić musiałem zwój demona w sklepie. No i zwój samonaprawy akurat zrobiłem na anihilatorze. No i cóż, użyję sobie tego zwoju jednego na zbroję, a drugiego na miecz. Na miecz w sumie za chwilę użyjemy, na razie jeszcze zostawię. Ale na zbroję od razu użyję, bo nie chcę, żeby mi ona pękła, żebym nie zapomniał o naprawie. Dobra, ściągamy tą starą. Wiecie co, to ja tą starą mogę w sumie już sprzedać, tylko nie wiem za ile. Ona jest mega cenna. Ona kosztuje, wiadomo, sama zbroja w sklepie kosztuje kilka, prawie 100 tysięcy, niecałe. Ale ona ma tutaj 4 zwoje, więc ja ją i tak sprzedam za 120 tysięcy. Nie wiem, czy ktoś kupi. Sprzedaj 120 tysięcy. To jest, myślę, bardzo dobra cena, bo ja ją ona, jakbym chcieliście by ją zrobić od zera, to by kosztowała 300. Więc 120 tysięcy, 120 tysięcy, to myślę, że to będzie, to jest 12 tysięcy, teraz jest 120, tak. Zobaczymy, czy się sprzeda, zobaczymy. No i cóż, zwój demona użyjemy za chwilę. Jak widzicie, już mam 15 serduszek, czyli mam już podczas noszenia tej zbroi dodatkowe serca. Co jeszcze chciałem tutaj wam zrobić i pokazać na początku? A, jedna ważna rzecz. Zmieniłem troszeczkę w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym na razie na MineServerze, ale myślę, że na jutro już będzie też działać też na MineFoxie i MC Survey. Siłę na ekspowisku 55 i 60. Nieco się zmieniły. Zaraz wam opowiem co i w sumie pójdziemy sobie tam. Przetestujemy sobie od razu nasz sprzęcik, otchłań, nie otchłań, warp. Albo dobra, jak jesteśmy na otchłani, to może spróbujmy jedną salę zrobić, ale za dużo ludzi jest. To w sumie nie da rady, bo każdy będzie za nami biegł. No chyba, że demonicę spróbujemy. Dobra, to sala bólu, demonicę, może dobiegniemy. Przebiegniemy się kawałek. A co nam tam? O, ghost na dzień dobry. Ile dostaje? 180, pięknie, wchodzi jak masełko. A jak wzmocnimy sobie mieczyk, to już w ogóle będzie kozak. W sumie sprawdźmy. O, tu sobie wzmocnię ten mieczyk. Tu mam tutaj ten zwój demona. Zwój demona można kupić u człowieka biznesu. On sprzedaje te zwoje. O Boże, ile ludzi za mną biegnie. Tam jest diabeł. O, nawet drugi diabeł przyszedł. I za nami ghost. O, fuck, to nieźle, nieźle. Dobra, niech oni sobie pobiją, poginą trochę. Bo wolę to przetestować, jak będę sam. No właśnie tak. Nie giną. No, cicha śmierć już też, kurde. No widzicie, oni pchają się w tych złotych zbrojach. Przecież oni są na kilka uderzeń. Ja jestem na kilka uderzeń, ale oni nie mają czym zabijać przede wszystkim. To jest ich problem. Dobra. Jakieś żarcie mamy? No niestety nie, ale to wypiję może drinka. Albo jeszcze nie. A mam chociaż... O, właśnie mam to. Więc sobie zrobimy taki trik, że tu się wyleczę. I szybciutko... O, zdążę! Jest, zdążyłem dwa, super. Ładnie to wyszło. Okej, oni jeszcze raz tu przybyli. To niech giną, a ja sobie zaraz przetestuję na jednym z mobów. Spokojnie, mieczyk. Pokazuje mi tu pokój. Śmiesznie. Kurde, jak oni w ogóle nie potrafią lurować. Ja nie wiem, co z tymi ludźmi. No, podchodzicie, uderzacie, odchodzicie. Uderzacie, odchodzicie. W sumie ja też dostałem raz, no. Różdżkę użyłem. Okej. Okay. Dobra, nie przyjrzałem się, ile zadaje obrażeń, bo to tak naprawdę nas interesuje. Czyli ile dostaje obrażeń. 190 dostał, 190. Chodźcie do wody, tutaj jeszcze będzie łatwiej cię zabić. 190, 191, 191. Tak, to jest cały czas nasz damage. I to jest damage dla Devilla. Więc wiecie co? Teraz zrobimy taki trik, że ja sobie wzmocnię ten nasz miecz. Właśnie zwojem demona, więc klikam na zwój demona. Wybieram miecz. Super. I zobaczcie, mamy już pierwszy enchant dodatkowy.
wzmocnionym mistrzu i to jest właśnie demoniczna moc i teraz sobie go przetestujemy w walce, o ile nam się zwiększy damage. No obstawiam, że może o 15 nam się zwiększyć, bo tutaj jest jakby potrójny ten damage, więc całkiem możliwe. No fuck. A może nie, może faktycznie o 5. No tak, bo to nie ma znaczenia. To jest jakby 5 plus damage'u do tego, które się zadaje. Więc niby nie ma aż takiej dużej różnicy. No ale różnica na pewno jakaś jest. Jak jeszcze zdobędziemy zbroję, to znowu będzie jakby 5 więcej. Powiem wam, że ten demoniczna moc, ona bardziej skuteczna jest, jeśli chodzi o zwykłe ekspowiska, nie o otchłań, bo na otchłań macie potrójny damage. Ale jeśli będziecie na zwykłych ekspowiskach walczyć, no to tam już jest jakaś zasadnicza różnica. Szczególnie na potworach, które mają, bo to się wydaje, że to jest mało, ale to nie jest mało. Bo prawda jest taka, że jeśli jakieś potwory mają super odporność, powiedzmy, no nie wiem, obrażenia fizyczne mega, mega odporne są, to ta demoniczna moc, ona przebija wszystko, czyli ona ignoruje wroga, jeśli chodzi o odporności. Jeśli ktoś ma jakieś odporności, jakiś wróg, to nie ma znaczenia. I tak uderzycie minimum za 5, plus to, co miecz zadaje. Więc to jest naprawdę cenne. Dobra, leżą. Trochę życia też potraciłem, ale to jest trudne miejsce, więc tutaj się raczej nie ekspi na potworach, tutaj trzeba po prostu dobiec do demonicy i taki jest jakby cel tutejszego miejsca. O fuck, 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 żebym tylko nie dostał. Dobra, zwiałem. A ile jeszcze do różdżki? Minuta, no to jeszcze trochę. Dobra i teraz ten moment tutaj trzeba jakoś przebiec. Ghost jest, spowolniamy i przebiegamy dalej. Tu będą piranie, więc tego się tylko obawiam, szczerze mówiąc. Właśnie o nich mówiłem, już tutaj je widać. One są mega szybkie, to nie są takie jak zwykłe. Patrzcie, piranie podchodzi do gościa za 14 i nie żyje. Dobra, do góry, bo zaraz padniemy z głodu. No okej, jakoś się udało. No i okej, przed siebie i przed siebie dalej. To jest akurat jedna z tych łatwiejszych sal, więc pomyślałem, zrobimy sobie ją. Ja jeszcze mam w planie zrobić raz tego questa, bo tego questa można dwa razy, każdy gracz może. No jak macie tą zbroję, to ona jest dla was, to nie jest jakby zbroja pod handel, bo jak wy stracicie na handel, to ona straci swoje właściwości i na przykład tych serduszek już ona może nie mieć. Znaczy bardzo prawdopodobnie, że nie będzie miała. Więc pamiętajcie o tym. To jest zbroja, którą zbieracie dla siebie, a nie po to, żeby ją sprzedawać. Okej. Dlatego też quest jest ograniczony i nie robi się go jakby w nieskończoność. Bo to chodzi, żebyście mogli siebie wzmocnić, a nie żeby ktoś tam jakiś biznesplan na tym miał. Chociaż de facto i tak każdy raczej na tym biznes robi, bo sprzedają kamienie ludzie, więc no, tam już się obłowili nie jedni. Ja w sumie też sprzedałem jeden z tych kamieni, bo wystawiłem 3 za 50 tysięcy, jeden mi się sprzedał. No chodź kolego. W sumie on nie ma tego knockbacka, więc on faktycznie potrafi szybko podejść do gracza. O, ale weszło ponad 200, nie wiem czy zauważyliście teraz. No jesteśmy już blisko w sumie. Ale jakieś żarcie by nam się przydało. Chociaż różdżkę sobie użyję, dobra, to się najemy różdżką. Jej, patrzcie, ten pompa team tu przyszedł. Psy, patrzcie, on nie ma w ogóle przedmiotów żadnych, no as. No ale wiadomo, on i tak z bossem nie da rady, nie ma szans najmniejszych. Musiałby ktoś go supportować i, no nie wiem, zabić 99% i on by musiał zadać po prostu ostatnie uderzenie, żeby mieć jakieś szanse. Dobra, chyba sobie użyjemy za sekundkę różdżki, bo już to krucho wygląda. Albo jeszcze dobiegniemy. W sumie póki nikogo nie ma, to trzeba biec. Tutaj też te piranie są właśnie. Ojej, jestem na hita od nich. Dobra, zrobimy błogosławieństwo i przebiegniemy się. W sumie są pod mapą, więc jest ok. Hopsa, hopsa. No i dobra, pozostaje nam walka z bossem, on już jest praktycznie nad nami. Trzeba trochę poskakać do góry.
A ci co tam szukają? Czego tam ziomuś szuka? Nie wiem. No i boss już jest przed nami, to są ostatnie chwile. I będzie walka. No chodź diabełku, jeszcze ciebie. Tutaj. Parcie po 200, po 200. No hej, dobił mi go. Kurde, pompa tym mi go dobił, czajcie? Jakby on tak bossa dobił. Takim mieczykiem. To by miał fart życia. No ale to jest bardzo mało możliwe. No ale nie chcę sobie zarobić. Pewnie zarobił sobie pierwsze dolary. Balans, pompa, team. No ma kurde 0,60 dolarów. Nieźle. To chyba go jednak nie dobił. To chyba ten drugi musiał dobić, bo tak by przynajmniej jednego musiał mieć. No dobra. I diablica zaraz się nam tu pojawi. Tu już jest boss. O, i mamy diablicę. No ale wiecie co, poczekam sobie chwilę. Raz, że mi się różdżka odnowi, błogosławieństwa. Za 30 sekund znowu będę mógł użyć. A dwa, że nie chciałbym, żeby oni mi tutaj nagle dobijali, więc też muszę to jakoś przemyśleć. Może zluruję ją. I zwiejem. No, sama się przerzuciła. No, to jeden już nie żyje. Ja ich pomocy nie potrzebuję, więc ja im pomagać też nie zamierzam. Ale popatrzymy, no jak sami dają radę, no to ja będę tylko propsy, nie? Propsy, utrudniać im nie będę, bo mógłbym ich spowolnić na przykład, ale nie. Popatrzę, jak sobie radzą, zobaczymy. Po dwa serduszka zabiera. Demonik. Demonica nasza. Za tobą, ziomuk, tepnęła się do bazy. No dobra, chodź laska. 5000 życia to jeszcze dużo. O, co to tak? Ojej, ulała. Myślałem, że się nie zruszy. Ale patrzcie, jak ładnie się przerzuca, nie? To jest wybitne u niej. O, 1 HP mu został. No i jeszcze kolejny tutaj ziomek. O, ale ten sobie radzi. Chociaż no, dostanie teraz. No, w sumie popatrzeć też tutaj można, jak ktoś XP, tak? O, pierwszy leży. Ona nie jest wybitnie trudna. Nią się da, tylko to wiadomo, łatwiej samemu się walczy niż w teamie, bo wtedy wiecie, co ona będzie robić. Możecie przewidzieć ruch, a jak ktoś nagle ją uderzy, ona się przerzuci, to może być różnie. No i co, laska? Idziesz? Czy ci pomóc? Nie boisz się? Mierzę ci w twarz. Ej, laska. No dobra, obudziła się. I orgnęła się, że coś jest nie tak. No ale patrz, jak mi to wchodzi po 200, wow. Ja już bym połowę życia teraz nie miał. W sumie, o, teraz bym zginął właśnie. W tym momencie bym zginął. No. Już pewnie też zauważyliście, że jak macie demoniczne rubiny, to one nie uzupełnią 15 serc, tylko zawsze ten pierwszy podstawowy pasek. Ale to jest celowe. Tak powinno działać. No a w sumie będę ją bił bez nawet różdżki spowolnienia może. Kurde, ale że ci te ziomki, że się trzymają, to też jest wybitne. No, że oni tutaj jeszcze żyją, to jest dobre. Cześć. Laseczka. O, ale mi te hity ładnie wchodzą po 200. Bo jak tak patrzę, jak oni biją, zobaczcie, jak on uderzy i on walnie za nie wiem, za 15 czy coś, to jestem w głębokim szoku. Popatrzcie, za 20 uderzył, że on tutaj w ogóle doszedł. No, a zaraz się tepnie. O, ale on spadł. Fuck, i spadł i zginął, bo spadł w przepaść. Fuck. Chciałem się śmiać z niego, a sam bym teraz padł. Zginął? Tak, zginął. Kurczę, sam bym prawie spadł. Dobra. Koniec zabawy. Nie będziemy już tutaj patrzeć, jak ktoś się bawi, tylko skończymy. Pokażemy im, co tutaj się robi z takimi jak ona. Laska, chodź tu. Pyk, 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 na klaty. Na klaty. Nie boję się ciebie. Dobra, już się trochę boję, ale tak na 50%, więc jesteś jeszcze na 2 hity. Na 1 hit. I pięknie, nie żyjesz. Teleport po nagrodę.
No i odbieramy. To jest łatwa sala. Z moim sprzętem to już w ogóle jest banalnie prosta. Sala bólu zrobiona. No i cóż, i pójdziemy sobie na warp, portale i zaprezentuję wam zmiany, które się pojawiły na tym ekspowisku, które jest na 55 i 60 levelu. Na 60 levelu wam jeszcze nigdy nie prezentowałem tego ekspowiska, więc to też będzie ciekawe. Ale spoko, najpierw 55. Tutaj powinno wam być troszeczkę łatwiej. Kiedyś taka magma sobie przywoływała armię 3-4 razy podczas swojego życia. Teraz przywołuje 2 razy. Nic więcej się nie zmieniło. Czyli dalej jest jakby nie było trudno, bo ta armia jest dość duża. I jak wam usiądzie na głowę, to też będzie ciężko. Ale zobaczcie, jeszcze się nie przywołała. O, jest armia, dobra. Jest przywołana po raz pierwszy. O, wow, właśnie o tym mówiłem. Ale wrócimy sobie bekiem, żeby nie przedłużać. Okej. Zrobimy małe leczenie. A, jeszcze nie mogę. 2 razy przywołuję sobie, więc widzicie, to był jakby pierwszy raz i będzie jeszcze jeden taki. Kiedyś robiła to 3-4 razy minimum, więc no jest na pewno znacząco łatwiej. Ona jakby dużo życia sama magma w sobie nie ma, bo około 300-400. Widzicie, ona ma 300-340. O, i to jest ten drugi raz podejrzę. Na upartego możecie to ominąć i ją zabić. Bo ona już trzeci raz jakby nie przywoła tego bossa, więc to się jest do zrobienia. Dobra, leczenie. Jeszcze sekundę. Poszło. I szybko, szybko. W wir się wbijamy, póki jest nieśmiertelność. Ej, bo te... No, chodź tu, moja miła. No widzicie, te serduszka mnie trochę ratują, bo tak już bym padł w sumie. A tak te 15 troszeczkę wydłuża mój żywot. Dobra, no jest na 2 hity, to sobie ją dobijemy po prostu. Pyk, pyk. Jest, coś nam dropło 3 klejnoty, spoko. No to bierzemy klejnoty i spadamy. Ktoś tam jeszcze jest? Coś trochę dużo tych potworów i nie wiem skąd aż tyle. Jest tu ktoś jeszcze? Nie. No to pomiędzy sobą one wojują, dlatego taki efekt dziwny. Dobra, zwijemy sobie, może jeszcze jednego znajdziemy, ale jakiegoś takiego samotnego, bo nie chcemy z tą armią już walczyć. I zabijemy sobie po prostu jeszcze jednego. Bo kiedyś jak 3-4 razy ona spawniła, to wiadomo, jak biliście tylko ją, no to nagle wam się pojawiało na około 30-40 potworów i to było bardzo, bardzo trudno. Teraz się pojawia około może 15, więc już jest jakby to do zrobienia. Nie jest za szybko, ale o to chodziło właśnie, bo to jest wysokie ekspowisko i nie może być za prosto, trzeba się troszeczkę pomęczyć, ale jest to znerfione, czyli jest ułatwione. Wiadomo, ja takie aktualizacje będę wprowadzał zawsze. To co gdzieś tam wyprodukuję, to zawsze jakieś poprawki czy update'y, aktualizacje powinny być i będą. Dlatego tym razem, o, przyszła pora na ekspowisko 55 i 60. 60 w sumie jeszcze nie widzieliście, bo nie prezentowałem na YouTubie, ale kto ekspił, ten wie, że tam też nie było za łatwo. No chodź, piękna moja. O fuck, jak jest trucizna, to jest najgorzej, szczerze mówiąc. A Feniks, dobra, 11 sekund. Zaraz odpalimy jeszcze Feniksa, czyli błogosławieństwo. 5. Ach, kurczę, myślałem, że jeszcze się tak połudzę. Dobra, wrócimy sobie ostatni raz, dobijemy go i kolejne ekspowisko wam pokażę. Dobra, Feniks i jedziemy z koksem. Przezdzieramy się przez środek. Tu jesteś, 60 HP. Dobra, leżysz, coś dropło. Jeden klejnocik, to bierzemy. I na tym, a w sumie dobra, nawet chyba go nie wezmę. Zginę, trudno. O, zdążyłem. No to super, mamy klejnocik i lecimy dalej. Warp, portale. I pokażę wam ekspowisko 60, na którym jeszcze nigdy nie byliście w sumie, razem ze mną bynajmniej. Ci, co mają 60 level, już tam byli, tak więc zobaczycie dzisiaj po raz pierwszy magów wojennych, zobaczycie jak to działa, jak to się wszystko odbywa. Co zostało zmienione? Zostało zmienione to, że teraz magowie wojenni dostają podwójny damage, czyli naprawdę są 2 razy łatwiejsi. Mają około 800-900 życia magowie. Kiedyś dostawali normalnie, teraz dostają podwójny, czyli z różdżki można ich sieknąć też na odległość. To zadawało 35 damage'u, teraz zadaje 70. No i miecz tak samo dodaje jakby podwójny damage.
Tak więc poszukajmy sobie jakiegoś maga. Widzicie, takie tutaj górzyste tereny są. Magowie się charakteryzują tym, że oni sobie przywołują armię zombie, która ich broni. Bardzo szybką armię, bardzo silną armię, więc trzeba się na tym skupić. O, właśnie to jest jeden członek z tej armii. Przeklęty wojownik. Tylko oni tego naprawdę sporo spanują. A drugą ich umiejętnością jest eksplozja, wszelkiego rodzaju wybuchy, ataki obszarowe, czyli jak kilka osób jest naraz atakuje, to oni wszystkich naraz są w stanie uderzyć. Bardzo, bardzo potężni magowie. Jak widać na razie spawn jest taki mizerny, ale ja tutaj zrobiłem też celowo dosyć mały spawn, bo one są silne, więc no, wystarczy jednego sobie zlurować i macie spokój. Jak przyjdzie wam dwóch, to nie uwalicie, bo będzie bardzo trudno. No chyba, że jesteście z kumplem w teamie i wiadomo, się podzielicie jakby. Ha, dobra. To szukamy czarnoksiężnika, na razie jakaś mizernie to wygląda, bo nie ma tutaj żadnego, więc nie wiem, czy ktoś tutaj sobie expił. W sumie jakiś gościu tutaj wbił, więc być może on tu siedział, ale żeby aż tak dobrze sobie radził, to w to nie wierzę. To chyba jeszcze się nie zrespiły po prostu, poczekajmy jeszcze trochę. Klatę kupiłeś plus 5 HP, nie? No dokładnie tak, bardzo fajna ta klata i myślę, że się opłaciło, pewnie, że tak. O. Unbreaking ma jedynie co mniejszy niż anielski set, ale tak reszta jakby enchantów jest trochę lepsza, więc tutaj szczególnie protection projectile, czyli właśnie ochrona przed strzałami, mega 5, więc mega kozacko. O, mamy maga wojennego, zobaczcie, jest tam. Widzicie, taki niepozorny, stoi sobie samemu, niby tam nic od nas nie chce. I patrzcie, jeszcze z dystansu go sobie siekniemy. Ojej, a wchodzi pojedynczo. Powinno mi już podwójnie wchodzić. O, patrzcie. O, zaczęło się. Już powoli się denerwuje chłopak. I niezła armijka przywołana. Powinno wchodzić podwójnie. Dziwne, że nie weszło. Zobaczymy, jak będzie z miecza. O, fak. Uj, się poskładałem za szybko troszeczkę. Zlekceważyłem za bardzo go. Ale te akurat są dość łatwe, bo wystarczy biec do tyłu, atakować i dać się radę. Możecie też tak właśnie, jak z pająkiem, nie? Czyli w bok i na ukos, i to też się sprawdza. Dobra. Dawać mi go jeszcze raz tutaj. Ile on tam ma tego HP? Widzicie? 830, tak jak wam mówiłem. 800-900 to jest taka średnia ilość. Dobra, spróbuję z miecza. Też tak samo wchodzi. Kurczę, aż dziwne, bo powinny podwójne obrażenia wchodzić. Ale tak jakieś. Ale skoro nie wchodzą, to ja to jeszcze poprawię. I od następnego odcinka będą wchodzić podwójne obrażenia właśnie w magów. Więc powinno być znacznie łatwiej. Ci, co tutaj expili, doskonale wiedzą, że to jest trudne ekspowisko. No i będzie łatwiej, będzie łatwiej. Akurat istotne jest, żeby tą armię wybijać, bo jak zostawicie ją, a on sobie zespawni kolejno, już będzie mega, mega trudno. No i widzicie, połowę życia jakby mu zabraliśmy, no ale pewnie padniemy za sekundkę właśnie. Ojej, ale fart. Fart i nie fart, bo mam truciznę na sobie. Ale widzicie, czasem on was nie skuma, że tutaj jesteście gdzieś. No i wtedy warto jest taka szansa, że możecie spokojnie jeszcze poczekać, wyleczyć się, bo on jest mega szybki, jak on was zobaczy, to już was nie puści. Ale jak macie jakąś eksplozję i was odrzuci, to czasem macie chwilę, żeby, wiecie, ta trucizna z was zeszła. Zaczęli się sekund, będę mógł się znowu tutaj, widzicie, z błogosławieństwem uleczyć i wtedy będzie można wrócić. On co prawda się leczy, sami widzicie, po 4 mu tam dochodzi z HP. Ale spokojnie, a całemu się nie zregeneruje, a my będziemy mieli też zaraz full HP. Z małą nieśmiertelnością przez chwilę. Nie, tą nieśmiertelność by warto było wykorzystać, żeby naładować sobie te rubiny. To tak zrobimy. 7 sekund. No, on tam 600 życia będzie miał pewnie, niż dojdziemy do niego. Dobra, próbujemy. Szybko ładowanie. I uda się 2 klejnoty? A, prawie 2 i bez utraty prawie serduszek. Znaczy 2 naładowałem, ale troszeczkę serduszek zeszło. No okej, okay, na dystans. Pierwsze uderzenie na dystans. Póki różdżka jest. I to jest super ekspowisko. Wow, wow, wow. Nie szalej, mistrzu.
On też potrafi tornada przywoływać. To jest naprawdę przekozak, przekozak. O, fuck! Ale nas wywaliło w kosmos. Dobra, nie straciliśmy aż tak dużo. Nie jest najgorzej. No i cóż, wrócimy sobie. Można do niego podejść, ale można też na dystans. I na dystans, jeśli ktoś ma różdżkę, warto. Bo wtedy jest mniejsza szansa, że was zatruje. Jak was odrzuci, to też nie jest największy damage, bo widzicie, traci się te kilka serduszek, ale się nie zginie raczej. Jak macie dobry set, to nie zginiecie z tego i wysokości. Zobaczcie, ja już kilka razy padłem. O. Na wysokości. Wow, wow, wow. Dobra. Dużo tornad. Trzeba już to ominąć. Podbijamy. I znowu na dystans. Sami widzicie, że jest to do zrobienia, a teraz jak to będzie podwójny damage i z różdżki będziecie bić po 70, to powinno być naprawdę łatwo. Znaczy łatwo. Stosunkowo łatwo, prawda? Okej, okay, jesteś mistrzu. I jedziemy. Raz, dwa, trzy. Kurde, jeszcze jedno chyba uderzenie. No chodź, chodź. O, biegnie za mną. 60 HP ma. On jest szybki, więc powinien mnie złapać. O, fuck, już po mnie. Chyba, że... Jest, leczyłem się, jeszcze zdążyłem, fuck yeah. Jedno serduszko, zawsze na krawędzi. Dobra, podbijemy do niego, on już tam będzie na 2-3 uderzenia, to z ruczki go powinniśmy sieknąć. Raz, dwa, kurde, jedno uderzenie chyba. Tornada za nami są. Dobra, leczenie super jest. I szybko, szybko biegniemy do niego. Gdzie on się zapodział nam? Gdzieś tu jest. Jesteś, mistrzu. Boom. I boom. I mamy tutaj już 3 klejnociki. Super, bierzemy i spadamy. A ty co, kurde, Speedy Gonzales? Co tutaj jesteś? Chodź tu z tego kurczaka mi spadaj, no. No i dobra, i macie jednego zabitego. Widzicie, kolejny się zespawnił. I tak to właśnie działa z magami wojennymi. No oczywiście to będzie troszeczkę ułatwione. Bo zabijemy sobie, spróbujemy sobie zabić jeszcze jednego. Będzie to ułatwione, bo... Kurde, zobaczcie ile tej armii. Musicie to sobie wytłuc co jakiś czas. Musicie, bo później jest masakra. Wiecie, jak macie tam 5, 10, to jeszcze się da. Ale teraz ja mam z 20 przynajmniej. I tak już nie można, to już trzeba wytłuc. Trzeba. Bo prędzej czy później na was się to zemści. I będziecie mieć duży problem. W sumie mogę nieśmiertelność? Jeszcze nie mogę. Jeszcze minuta, a to długo. A jak ze strzał wchodzi? Oj, mało. No dobra, w sumie odpuścimy może. No, nie ma sensu, mi jakoś nie zależy. Wiadomo, tutaj wypadają przedmioty, które, za które później można na przykład skrzynkę Terrella dostać, więc jeśli ktoś na przykład nie chce zbierać kasy, no bo za kasy też można kupić i ona kosztuje 100 tysięcy. Jest droga, ale... No, skrzynka i klucz, 100 tysięcy razem. Jest droga, ale sami wiecie, jeśli... Jeśli chcecie tutaj zdobyć przedmioty, to to też nie jest jakby proste. Tutaj trzeba naprawdę poświęcić srogie godziny, żeby zdobyć te przedmioty, więc no sami musicie zdecydować, może łatwiej wam będzie zarobić na przykład na jakichś innych przedmiotach niż na przykład na tym ekspowisku, bo to jest dość trudne, no i takie trudne dość będzie, dość pozostanie. Co prawda teraz będzie znacznie łatwiej, bo zobaczcie, jak on ma 800 życia, a ja biję po 35, to muszę go uderzyć jakieś, nie wiem, 100 razy. A jak będzie teraz to znerfione, to tylko z 50, więc to już nie jest tak źle. Mówię o różdżce, a z miecza to pewnie jeszcze mniej. To może z 30-40 uderzeń. Dobra, zginąłem, nie szkodzi. W sumie chciałem nawet zginąć. Warp, co sobie jeszcze zrobimy? Jak w ogóle mój level jest, wygląda? Level. Ja mam 60 level. W sumie nie zależało mi, żeby mieć więcej. Dużo mi brakuje do no kolejnego 4500, więc trochę tego jest. Warp, otchłań. Może spróbujemy sobie jeszcze jedną jakąś... Warp, otchłań. Może spróbujemy sobie jeszcze jedną jakąś salę na otchłań zrobić. Nikogo nie ma, to ja szybko sobie wbiję na tą salę. Salę żalu. Ona mi się wydaje dość prosta. O, nikogo nie ma. Super, jesteśmy sami. O, uważajmy. No właśnie, właśnie. Demon nas tu zaskoczył. Zmodyfikowałem tę salę wczoraj w nocy na wszystkich serwerach. Zaraz wam powiem, co dokładnie. Kurde, właśnie, wypadło jest. Przeżyłem tylko dlatego, że mam tą zbroję, bo zobaczcie, dwa serduszka, normalnie bym już zginął. Jak widzicie, zmodyfikowałem je, żeby już ktoś sobie nie oszukiwał za bardzo i nie przebiegał obok... Ej, ej, ej.
kurde, zapomniałem. Myślałem, czemu on taki spowolniony jest, ale przecież ja go spowolniłem. Back. Dam back, bo i tak będę prawie w tym samym miejscu. Początek mapki. Fuck, sorry, nie chciałem wychodzić. Już wam zaraz wytłumaczę. Okej, kolejny wypad, super. O ja! Wystraszyły mnie, aż mnie wystraszył. Kurde, idę dzik. No ale to nie szkodzi, tam można ginąć akurat śmiało, bo to wiadomo, to jest taka miejscówka, gdzie... O, i kolejny. No drop jest super, sami widzicie. 4 mi już wypadło, a 10 trzeba. To dobudowałem i tutaj też takie niewidzialne. Czyli generalnie, żeby nikt nie kombinował i tędy nie omijał tego ze spowalnia, prawda? Bo tutaj wiadomo, idzie się wolniej, skakać nie wolno, bo jak skoczymy, zobaczcie, o, od razu coś takiego się dzieje. Więc trzeba po prostu iść, nie można uciekać, nie ma tak, że ktoś przybiegnie sobie szybko tą salę i nagle będzie w ostatniej. A wszystkie i tak kombinowania i tak dalej, bo wiadomo, czasem jakieś luki możecie znaleźć, ale jak wykorzystacie, to skończycie z banem, więc nie polecam nikomu kombinowania, bo no, nie warto. Wiadomo, tutaj dużo pewnie czasu spędziliście nad zdobyciem jakiegoś levela, zapracowaniem nad jakimiś przedmiotami i szkoda by było tego stracić przez głupiego bana, albo wydawać kasę na unbana, no to po co to komu? Jak ktoś lubi jeść, to niech sobie kupi za tą kasę, nie wiem, hamburgera w Maku, a jak ktoś, nie wiem, chce mieć lepsze przedmioty, to sobie może kupi 100 tysięcy zamiast unbana, czyli lepiej tego unbana zawsze uniknąć i wydać to na coś ciekawszego. Dobra, zginąłem, teraz już pójdę uczciwie, bo to będzie początek otchłań, warp, otchłań, ale zrobimy sobie jeszcze tą otchłań dzisiaj i na tym skończymy. Dwie sale, może tak będę właśnie po dwie sale starał się teraz robić, chociaż tutaj sala rozpaczy będzie hardkorowa znowu. Sala żalu. Sala żalu. I lecimy. O, tu nikogo nie ma, to jest zdradliwe, że nikogo nie ma, bo zaraz mi się na plecach zespawni. O, właśnie, już tam, a nie, taki ziomuś, dobra. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy słoneczko już masakrycznie pięknie świeci. Już spojrzałem za okno dzisiaj, wiedziałem, że dzisiaj będzie wspaniały dzień i jakieś już plany są na sobotniego grilla. Nie wiem, jak wy spędzacie weekend, czy raczej w domku przed kompem, czy jakieś jednak plany na jakiś trip w tej fajnej pogodzie. Ojej, tutaj zapomniało mi się. To ja to naprawię teraz. Żeby nie było wand, mało roboty, a później zapomnę. Pyk. No i dobra, zrobione. Dobra, tu jest spokojnie. Ile mamy? 6. No to już dość dużo. Gij mi się kła po plece. Ja myślę, co ty mnie tak uderzasz na spo... Oj, 3. No i widzicie, kurczę, czasem i tak się tam padnie. Warp, otchłań. No dobra, teraz myślę, że już do końca możemy dojść i chyba zdobędziemy sobie te 10 sztuk bez problemu. Dobra, leżysz. I następny. Super, o, jest kolejna 7. No chodź, misiaku. Ojej, prawie do lawy mnie wrzucił. Innego gracza by odepchało, więc ja mam w sumie akurat w tym miejscu trudniej niż inni. O, tam jest ich sporo. Po co ja tutaj wbiłem? To było głupie z mojej strony. Ej, pół serduszka! A, chciałem jeszcze użyć błogosławieństwa, to bym dał radę. Oj, nie, nie chciałem back. Ale dobra, już wybaczcie mi, niechcący. Ale sobie teraz to błogo... O, i tak nie zdążyłem. No to dobrze. Oliwa sprawiedliwa. Warp, otchłań. Staram się nie nadużywać tego. Wiem, że niby mogę i też mogę sobie więcej pozwolić, bo raczej... Raczej to dużo mi akurat nie zmieni. A to tylko jakby robię na potrzeby odcinka, żeby coś gdzieś czasem przyspieszyć. I pytałem was w GTA, czy mogę sobie używać. No i szczerze mówiąc, 90% stwierdziło, że tak. Jedna osoba powiedziała, że nie używaj, bo to nieuczciwe. No, wiadomo, no, nieuczciwe, no, mi to nie ułatwia jakby gry, to po prostu skraca czas, żebyście nie musieli patrzeć, jak ja tutaj dochodzę i zabijam jednego, ojej, miałem laga, musiałem mieć laga, bo to było dziwne.
O kurczę, o kurczę. O fuck, 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 dawać. Jest. No, kocham, kocham, kocham. To ta różdżka to jest najlepsze chyba, co wprowadziłem na tym serwerze. To jest tak przekozacki przedmiot. Różdżka Feniksa. Prawdę mówiąc, teraz skończyłem robić skyblocka. I o ile tutaj nie wprowadziłem od początku serwera tego tutaj skillu, jest kolejny, super. I o ile tutaj nie wprowadziłem ani razu tych skilli od początku powstania tego serwera, to kurczę tam wprowadziłem, co jest trochę śmieszne. Ale te skille aż tak dużo nie dają, są raczej symboliczne. Jak będę kręcił odcinek ze skyblocka, to wam dokładnie opowiem. O fuck, to było głupie z mojej strony, po co ja podchodziłem? Dobra, już prawie mamy te przedmioty, więc powoli będę się zbierał do tego, żeby przebić to na pałę. W sumie mogę już się zacząć tak próbować. O fuck, fuck, fuck. Ktoś zginął na spanie. Jeszcze to żarcie bym musiał mieć, ale tutaj nie, no to na działkę bym musiał wrócić. Pyk, pyk. A kurde, ale ich się nie zebrało. Kolejny. Nie, te 5 serduszek robi bardzo dużą różnicę, wam powiem. Bo już nieraz bym padł, teraz właśnie bym padł. W tym momencie już bym leżał. O, jakiś ziomek idzie. No dobra, to możemy z tym ziomkiem pójść sobie. Szybki, kiedy następny odcinek z RPG? No nie wiem, jak nagram i obrobię. Moje odcinki akurat do obrabiania są dość spoko, to jeszcze się da robić, bo moje obrabianie trwa średnio, nie wiem, 40-50 minut. To nie jest długo. To nie jest długo, ja wiem, że tam youtuberzy, którzy tam starają się ciąć odcinki, to mogą to obrabiać godzinami. No ale oni powiedzmy też mają na to czas, bo jeśli ktoś stricte jest tylko youtuberem i tylko nagrywa, no to ma na takie rzeczy czas. No ale ja jednak 90 czasu poświęcam na serwery, żeby je stworzyć, zbudować, rozbudować, nie wiem, zarządzić gdzieś tam, czy to ludźmi, czy to jakieś osoby kompetentne do ekipy wybrać, czy to ze zespołem coś tam dopracować. No, tego jest multum. Niżeli na... Wow, zapomniałem o HP. No, szkoda. Warp, otchłań. No, dlatego niektórzy mają czas na obróbkę. I na przykład, no, odcinki, wiadomo, no, tutaj u mnie jest na żywo i macie 100% od początku do końca, ale niektórzy, wiadomo, lubią przyciąć, żeby nie było jakiegoś zająknięcia, żeby to wszystko wyglądało tak mega perfekcyjnie. Co prawda to jest trochę takie jakby sztuczne, mało naturalne, ale na pewno lepiej się to ogląda, milej się to ogląda, jeśli ktoś tnie odcinki od początku do końca. Na pewno bardziej profesjonalnie. No ale no niestety, na to mnie akurat czasowo nie stać, bo nic bym na serwerach nie był w stanie zrobić, nie był w stanie bym... No na pewno nic, gdybym na to nie miał czasu. O fuck, on mnie podrzucił. Ojejejeje. Jest, ale fart. Dobra, jesteśmy gdzieś prawie w połowie drogi. No jest całkiem obiecująco. Za nami pusto? Pusto. Żebym nie dostał po plecach. Fuck. Dobra, trzeba to zrobić. Pyk. Jest, to było dobre z tym. Uratował mnie, znowu mnie różdżka uratowała. Okej, okay, i tak dwa nam jeszcze brakują, ale szybko sobie teraz to przebiegniemy, dojdziemy do końca. Niby łatwa sala, ale widzicie, czasem jest trudniej. Trochę otwarta zależy, kiedy się zrespi, w jakim momencie, tego nikt nie wie. I to jest tak naprawdę największa trudność. Jest, kolejny. O, 10, super, już mamy komplet. To w sumie możemy od razu biec do bossa. O, jeszcze dobijemy sobie ziomeczka. 4 sekundy. Miałbym się wkurzyć, jakbym tu padł.
Dobra, akurat 10 sztuk, tyle co chciałem. Zagadamy z wędrowcem. Masz tutaj 10, dawaj klucz. Ja mam kluczyk, kolego, a ty? Nie masz. No to przechodzę. No i co, zostaję sam. Okej, okay, niech mi się życie wyregeneruje. W sumie, kurczę, nie mam żarcia, to najgorsze. Kupmy coś, właśnie, oferty. Zapominam o tym, przecież że handel jest, widzicie, za $1 kupię jedno mięsko i w sumie mam po problemie. Ale poszukajmy więcej mięsek za jakąś tanią cenę. Szukamy mięska albo innego jakiegoś żarcia. Na razie dość pusto. O, jest 5 mięsek za $12. No, cena jest ok. Kup. Odebrałeś pocztę. Poczta. No i super. No i jemy. No, to teraz będziemy mieć 1,5 paska życia. Ja tam próbuję. Nie, ty nim przejdziesz. Tu już pozabezpieczałem wszystko ładnie. Możemy popatrzeć, jak walczy w sumie stąd. Niech nam się wyregeneruje trochę życia i powalimy z destroyerem. Też naprawiłem jedną rzecz, bo ktoś mi na forum napisał o takim bugu, że był też niszczyciel na zamku, prawda? Na zamku Warwehiku i tam macie opcję walczenia z niszczycielem. No i generalnie u tego niszczyciela, ja go troszeczkę zaktualizuję, tam powiedzmy zrobię, żeby dropnął jakiś przedmiot, żeby ten niszczyciel coś dalej tam dawał, żeby to rozwinąć, bo szczerze mówiąc teraz na za bardzo tam się nie opłaca chodzić. Wracając do tematu. I tu jest Destroyer, czyli niszczyciel i tam. I prawdę mówiąc, ja popełniłem mały błąd i nazwałem ich podobnie w efekcie. Jak się zabijało tam niszczyciela, to typało kogoś za mapę i do wody gdzieś tam ktoś wpadał. Ale już to jest naprawione, też na wszystkich serwerach. Tak więc spokojnie. A co się stanie, jak otworzę? A, od razu nie przybiegnie. Byłem ciekaw, czy tutaj mi jeszcze wejdzie, ale nie. Dobra, to wchodzimy. Cześć, kolego. Ow! Nie tak szybko. Ej! Jeszcze się nawet dobrze nie poznaliśmy. What's your name? No, fajna technika w sumie. O kurczę. O fuck! Fuck! Nie, też nie spadnij. No ale da się. I zabrałem mu prawie 3/4 życia, więc. No, łatwo jest, łatwo. Tylko tutaj wiadomo, ostatnie uderzenie, musicie patrzeć tak, żeby... O, właśnie tutaj być. Widzicie, nie leczyłem się, stałem w miejscu i tak prawie bym padł. Gdyby znowu nie zbroja, to by było słabo. No ale jakbym nie miał zbroi, to też bym się bardziej starał. No i co? Bierzemy, pyk. I kolejny quest zrobiony. Dwie sale mamy za sobą. Pyk, pyk. Tu już mam 2 klejnoty tu. Jeszcze mam trzeci gdzieś tam schowany, bo mam jeszcze ten cierpienia. Bo miałem kiedyś tam, zdobyłem 3. Jeden sprzedałem, jeden użyłem i jeden został. No cóż, to chyba będzie wszystko w tym odcinku. Tak więc żegnam się z wami serdecznie. Dzięki serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. Do usłyszenia, pozdrawiam was cieplutko. No i do zobaczenia na streamerach. Trzymajcie się, cześć! No, what are you waiting for?